Zebrałem 14 graczy w 7 lobby. Na mój znak wystartują grę. Ostatnia osoba pozostająca w grze dostanie 500 zł. Nieważne, czy to potrwa godzinę, dzień, tydzień czy miesiąc. Jesteśmy zdeterminowani, jesteśmy gotowi. Czas, start! Nasza stała ekipa dostała zadanie dobrania po jednym widzu do pary. No to tak, Janek, pierwsze pytanie. Chciałem się dowiedzieć, Julka, czemu wybrałaś... Mnie do pomocy. Ja mu bardzo ufam i wydaje mi się, że jesteśmy w stanie bardzo dużo razy osiągnąć. Jest nic zaufania, zobaczymy, czy nie zostanie nadszarpnięta. Wzięliśmy Libię. Generalnie planem jest zasuwanie między liniami jak najszybsze. Dzień dobry. Dobry. Szao, najpierw chciałem się zapytać, dlaczego wybrałeś akurat Pezia? Bo jak mówiłem na streamie o tym, że będziemy to nagrywać i muszę wymyślić jakiś plan, to on się zaangażował i próbował pomóc z jakiejś taktyki, pisał mi na DM-a. Dlaczego wybrałem Isię? Przede wszystkim dlatego, że jest najwierniejszym widzem i jest moderatorem u mnie na Twitchu i się świetnie dogadujemy i się wyzywam podczas gry. A co to za piki? Czemu Veigar? To był pomysł Misi. Dzień dobry, Hawacie. Powiedz mi, dlaczego wybrałeś do swojego duetu pana Talona? Bo jest panem Talonem, Akarionem Cichym. I jaka jest wasza strategia? Co to za piki? Dlaczego takie? Wzięliśmy czempiony, które mogą tankować i się leczyć z minionów głównie. Dzień dobry, Jacobie. Najpierw chciałem się ciebie zapytać, dlaczego wybrałeś Rafnexa jako swoje duo? Bo to mój ziomek i stawia się dosyć długo już. I masz do niego zaufanie. Po części. Co to za strategia? Dlaczego akurat te piki? Oba piki te dobrze puszują. Ja mam najpierw pytanie do pana Arkoana. Czyli osoby w pipce? No ale nie mogę teraz, gram konkurs ważny o duże pieniądze. Erotyczny Wiesiek jest wiernym widzem, taki aktywny widz, który jeszcze jest takim pięknym nickiem. Dobra, Bezuniu, dlaczego wziąłeś Przespę jako swojego kompana? Bo wiesz, że to jest debil. Nie, bo mnie kochasz. No a jaka jest wasza taktyka? Ja tam widzę Rice i co? Jest grane? I Rice. Szczerze mówiąc, to nie wiem, próbujemy jak najdłużej wave'y sobie przytrzymać, a potem to będzie siedzenie pod Nexusami prawdopodobnie i farmiono. I jeszcze wtedy będę czytał mangi sobie. Proszę państwa, wszyscy macie już szóstki, jesteśmy na etapie 7-8 levela. Cały czas natomiast early game. Myślę, że to będzie idealny czas, żeby zrobić pauzę. Proszę wszystkich o zatrzymanie swoich czempionów. Nie można się ruszyć w żadnym stopniu. Mam wyłączyć autoatak? Tak. Coś jeszcze, bo chciałbym w obiad pójść. Nie możecie się ruszyć do czasu, aż nie skończymy kilku słów od naszego sponsora. No proszę państwa, ten film jest sponsorowany przez Gaminate. Gaminate to jest suplement dla graczy, który poprawi twoją koncentrację, da ci nową siłę na jeszcze dłuższe godziny wspólnych gier ze znajomymi, nauki czy pracy. W przypadku tego konkursu bardzo się przyda. Jeżeli ktoś ma swoją Gaminate, bardzo polecam użyć. Kurde, mogłem zamówić. Gaminate to tania, smaczna alternatywa energetyków, którą zamawiacie w formie takich boksów z magicznym proszkiem. Jedyne co musicie zrobić, żeby sięgnąć po energię, to zalać Gaminate wodą i go wstrząsnąć. Taka puszka może czekać na was gdzieś w szafce, w kuchni, tak żebyście mieli energię zawsze pod ręką. Zobaczcie, jak to działa na naszego drummera. Pamiętajcie o kodzie Dr. Hodo, dzięki któremu dostaniecie minus 10% na wasze zamówienie. Jak tam wasze gierki? Umarłem właśnie. Chciałbym się ciebie, Jakubie, Amadeuszu, Hubercie Zimny, zapytać... Skąd wziąłeś te imiona? ...za pewną ważną dla mnie sprawę. Czy lubisz papier? Papier? Papier. Ja Pitole otorwi specjalnie, bo zagaduję go. Dobra, proszę państwa, wracamy do gry, można się ruszać. Ale po powiedz mi, czy lubisz papier? Bardzo lubię. Dobrze. Co? Okej. Na co planujecie wydać te potencjalne 500? Renowacja kamienicy. Co 500 zł, o kurwa. Julka, dobra, ty nie musisz odpowiadać, ja wiem, że na alkohol wszystko pójdzie tak. Nawet już wiesz, to ja chciałem się teraz zapytać, jakie macie plany co do potencjalnej wygranej, na co wydacie 500? Na wyjazdy. Na lampę pierścieniową, która da lepsze oświetlenie kamerki, przez co będą lepsze streamy. To dawaj URL-a, zrobimy reklamę. Misia05 podłoga natka. Polecamy z tego streamera. Też bym wydał albo na kamerkę jakąś dobrą. Dobra, spoko, szczytny cel, szczytny. Panowie, mam do was bardzo ważne pytanie. Co planujecie zrobić z potencjalną wygraną? To wiem, ale na co? Na metal. Na metan? Na metal. Faktycznie, bo jesteś kowalem, wszystko się zgadza. Na co wydacie potencjalną wygraną? Na skino do Lola. No co ty, nie no. Rozwój nowego kanału na Twitchu, bo stare spanowane. Czyli będziesz sam sobie kupować suby, okej. Dzień dobry. Witam. Słuchajcie, mam do was pytanie, co zrobicie z potencjalną nagrodą? Pierdolimy wspólnie na Gaminat. To jest świetny cel. A Przespa? Oddam biednym, co tam. O, proszę. Pierwszy, który powiedział taki charytatywny cel, bardzo mi się to podoba. Bezu będzie pierwszy, który dostał.
pytanie. Proszę Państwa, myślę, że na razie jest za łatwo, także czas na pierwszą przeszkadzajkę. Zawężamy teren rozrywki. Od teraz nie możecie wychodzić poza swoje turety. To jest miejsce, po którym nie możecie chodzić. To oznacza, że nie mogę wchodzić do dżungli? No możesz, ale tylko tam, gdzie jest oznaczone. Dobra, i patrz, i zrobię sobie tak, wytnę patrz, to. Patrz, kurwa profesjonalista w tym pańcie, ja nie mogę w to uwierzyć. Dobra. Wszyscy moi znajomi się zadziwiają, jakim kurde gigaczadem jesteś w pańcie. No jesteś koksem w pańcie 3D, to trzeba przyznać. I patrz Kuba, co o tym sądzisz? Ty zajebiste, patrzcie, będziesz wszystko widział, chłop. No i co, miłej zabawy z tymi nowymi zasadami, zapraszam z powrotem na kanały. I chodo, chodo. No. Wiesz, jak tam coś wygramy, no nie? To się tam kopsniemy gami na to trochę. Bo ja mam takie pytanie, bo nam siadł RNG. Nie możemy przechodzić przez te połowy mapy, ale Hexgate'ami... No możecie to użyć. O mój Boże, ale RNG nam siadło! Kuźwa, ale mi się udało. Przecież jak ja nawet powiedziałem, że mi się zawęził krąg, to Chodo się śmiało. Nie! No przecież nawet się zapytałam, czy się mogę tepnąć, to mogę się tepnąć. Po prostu nie mogę ci być w tym czerwonym pasku. W tym czerwonym pasku? To tym, co ci wysłałam na trip! A. Ja pierdzielę! Okej. Okay. Teraz będziemy mieć kuszącą propozycję dla widzów z naszych duetów. Zobaczymy, czy sprzedadzą się za mystery skina. Dzień dobry, panie deserze, ukradłem cię. O kurde, dzień dobry. Mam dla ciebie kuszącą propozycję. Jeżeli w tej chwili dasz FF-a, to dostaniesz ode mnie mystery skina. Nie zgadzam się. Ja jestem wierny mojej przyjaciółce. Nie, jestem wierny Szao. Gdybym był zakochanym, to pewnie. Siema, Rafnek. Siema, siema. Robisz w tej chwili FF-a, z buta dostajesz mystery skina. Kurde, sprzedać kolegę za mystery skina. Brzmi dumnie. Czyli po prostu FF-uje, on może grać dalej, tak? Nie no, jak zaffujesz, to się gra skończy. No, są nie racy, dobra. Nie, dobra, nie. Nie, w życiu. No jak to? Gwarantowana nagroda. I to jeszcze utrzesz nosa Arkoanowi. Nie sprzedaj Arkoan. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, Przespa, mam do ciebie pytanie. Chcesz trochę strollować Beza? No. Czy chcesz dostać mystery skina? No. To słuchaj, jeżeli teraz FF-ujesz gierkę? Nie. Na 100%. No nie wiem, ja z jednym klasy chodzę, przecież jak mnie znajdzie, to mnie potłucze. Zmienię szkołę wtedy. Nikt się nie zgodził, czaisz? Nikt. Ale było blisko, było blisko. Żeby mieć jakieś zajęcie, lecimy z szantami. Albo jakiś taco, cokolwiek. Jakiś taco. Pada ci mi dłe, Wiesław. A dopatrzy i było porówno. Jak tam, wiesz co, wybrały się do klubu? Z koleżankami z UW. Nie są tak. Jak to nie znasz? Bubble tea. O kurwa, no jaki to jest taco? Łe, bo no blisko. Ja pitole. Ej, ja może zagram na gitarze. To ja idę siku jednak. Zradziłaś. Kupiło mnie. Dzień dobry. Czy rozmawialiście ze sobą na temat tego, co przed chwilą się wydarzyło? A co się wydarzyło? On nawet nie zauważył, że mnie nie było. Hej, byczki, a jak tam sytuacja z waszymi wieżami? Kto ma wszystkie? Nikt nie ma wszystkich. To jest niemożliwe, żeby mieć wszystko w tym momencie. Już jest godzina. No, nieźle idzie, kurde, proszę państwa. Poprzedni raz, jak miałem włączyć nagrywanie, to włączyłem chyba streama, ale nie jestem pewien. Z racji, że już macie wszyscy pewnie 18 levele, macie te full buildy. Ja nie mam. Też nie mam full builda. Nie ma to znaczenia. W moim świecie macie. Także czas na kolejne zmniejszenie terenu rozgrywki. Ja od teraz nie możecie chodzić po tym czerwonym polu. Co? Okay, ale dalej mamy pinki u siebie w bazie, więc dalej możemy się teleportować między bazami. Kurne, nie przemyślałem tego. Powiedzmy, że zaczyna się to od... teraz. Okej, okay, ale ja mogę jakby... do drugiej wieży podejść jeszcze. Nie, nie możesz. Mogę właśnie. No zobacz sobie. Przed wieżą. No przed wieżą możesz stać. Shredded cheese put together in a pan has this weird nostalgia for me. I don't know why, probably because of my childhood. Kurwa, ale Wavington na bocie. Teraz nastąpił czas na trochę trollingu. Wysłałem kaptyna, żeby zahachmęcił trochę w tych drużynach. Ogólnie tak. Jest propozycja, że możecie dostać skina jakiego tylkokolwiek chcecie, ale w zamian musicie stać w bazie przez minutę i nic nie robić. Tak. Jesteś już w bazie? No to co, gramy w Chińczyka? Tylko krzyżyk, ale na pamięć, dobra? Lewy górny. Środek. Prawy dolny. Lewy boczny. Prawy boczny. Prawy górny. Lewy dolny. Boże, dolny. No i dolny górny, remis. Dobra, 10 sekund jeszcze. 2, 1, let's go. No to gratulacje. Zostaje się zrobieni w konia. Na razie. Nara. Nie, wow. Zostały, że mam to wytłumaczyć. Teraz czas na drugie wodzenie na pokuszenie. Zobaczymy, czy mentorzy dadzą się przekupić. Dzień dobry, Szao. Myślę, że się nie zgodzisz, ale spytam z buta. Dowolny skin, jaki chcesz, zamiast za FF-a. Jeżeli mi dasz tego budżet na weekend w Energylandii, to się zgodzę. Ile to jest budżet na weekend w Energylandii? Nie wiem, ale wiem, że nocleg na jeden dzień to jest 500 zł. Wracaj do Pezia. Siema, San. O! Możesz dostać dowolnego skina, jakiegokolwiek tylko chcesz w całej grze. Za zwykłego, prostego FF-a. Nie, bo nie będzie zabawy. Zabawa mnie bardziej motywuje do dalszej zabawy. Dzień dobry. Siema. Dzień dobry. Jak się gra? Nudnie. No to Arkoanie, mam tutaj propozycję, która na pewno zaspajsi tę rozgrywkę. Możesz dostać dowolnego skina jakiegokolwiek tylko chcesz, jeżeli dasz teraz FF-a. Spierdalaj.
Siema Hawat. Możesz dostać dowolnego skina jakiegokolwiek tylko chcesz w całej grze, w zamian za FFA w tej chwili. Kurwa, muszę pomyśleć. My tego nie wiemy, że nie wygramy, bo jest strzał i bezy. Dobra, dajmy FFA. Dobra, sorry, ale warto było. To był już skin do wybrania. Sprzedał mnie. To prawda, mamy to. Panie Talonie, jak się czujesz z tym, że Hawat cię zdradził? Smutno, bo wymyśliłem, na co bym przeznaczył 30 zł z wygranej. Na prezent dla Hawata? Tak. Panie Talonie, niestety wasza para jako pierwsza odpada z rozgrywki. Warto było. Czy jak Szało ma 666 farmy, to jakiś event jest? Ty mam 666, lol, nie wiedziałem nawet. No event jest taki, że gratulacje. Ale w 10 mamy to nagrane. Ale w 4. Jak tam się bawisz, Julka? Ty, ja się bawię fenomenalnie, po prostu stoję w miejscu i co 8 sekund puszczam. Gram w karty i muszę mieć podzielność uwagi, ale robię tylko pokaz mocy, jak ten Veigar ciśnie już z tymi cooldownami. 0,6. Dzień dobry, proszę państwa. Z racji, że jedna para już odpadła, otwieramy granicę, możecie chodzić gdzie chcecie do odwołania. Wow! Proszę bardzo. Ogólnie plan jest taki, że jeżeli będę mieć 2,1 czy 7 milionów w tej grze, to dostajemy jakąś nagrodę. Kto ją funduje? Właśnie ustalamy to teraz z tobą. Papież. Pierwsza osoba, która będzie miała 2,1 czy 7 farmy, wygrywamy 4 skiny. Dobra, to jak już tu jesteśmy, to takie pytanie, bo słuchajcie, czy ktoś już jest trochę na skraju? Myśleliśmy, że bardziej nam się ta gra będzie przedłużać, bo naprawdę uczucie jest, jakbyśmy dopiero pół godziny robili to. Znaczy, no ja nawet od komputera sobie odchodziłem, więc no, ciężko, żeby mi się to dłużyło. Właśnie ja byłem sobie ziemniaki wstawić, więc... Cholera jest. Proszę państwa, niestety druga para, która odpada, to Julka i Deser. Co się stało, powiedzcie? Bardzo nieszczęśliwa sytuacja się wydarzyła. Obiad incydent, tak zwany. Obiad incydent. Nie no, poszłam zjeść i w przeciągu kilku minut miniony to strong. Aj, niestety, obiad wygrał. No nic no, takie jest prawo dżungli, nie wszyscy mogą wytrzymać do 12 w nocy. Ja bym chciał tutaj, jeżeli my wygramy, kupię wam cytrynówkę. Sok cytrynowy, lemoniadę. Kurwa! Ja pdolę! Pizdę ode szybko. Ja pdolę, one mnie zabiją. On to nawet przyjść nie zdąży. Co się dzieje? Co się dzieje? Patrz to! O niej! Jak to się wydarzyło? Poszedłem po barona, żeby łatwiej się dało odpuszować. No i skończy się chyba tak, że nie odpuszu ja tego. Rafał? Ale ty jest, jeszcze mi odciągnął kurwa te miniony, no. Ty jeszcze puszuje, patrz. Dalej. Ostatecznie Jacobowi udało się odpuszczać miniony, ale po chwili dostałem taką wiadomość. A dajecie FFA naprawdę? Dajemy FFA w tym samym momencie i jesteśmy ciekaw, komu zaliczy. I pan Yasuo musi iść, tak? No. Czyli niestety, psycha siadła, tak? Nie, ciocia przyjechała po prostu. O nie, gang cioci zakończył wszystko. Cholerna ciocia. 3, 2, 1. Jaki śmierty surrender na jeden ten. Kto wygra grę? Zobaczmy. Nie, ja. Ten co idzie, kurde, jeszcze wygrywa. Na całe szczęście nic nie było do wygrania, oprócz szacunku. Także szacunek. No dobra, to dziękuję bardzo ładnie. Także w grze pozostaje tylko para. Arkoan erotyczny, Bezu Przespa, Santi Misia i Shao Peziu. Arkoan erotyczny brzmiało zabawnie. Dziennik pokładowy numer 1. Co prawda spóźniony. Minuta 189. Mam już kurwa dość. Minimapa pokazuje, że żyją moje skalniaki, ale moich skalniaków nie ma, więc już jest pierwsza anomalia, już gra zaczyna nie wyrabiać. Moje W ma cooldown typu Agent 007, więc już wygląda tak. Misia się właśnie dowiedziała, że te zwierzę przy Nexusie regenerują HP. Niemożliwe, na normalach też tak jest. Dziennik pokładowy numer 2. Zamknij mordę, Hawat, robię dziennik pokładowy. Mam 2900 AP na razie i sobie kurwa chodzę i farmię. Powiem ci coś. Mecze w LoLu są zaprogramowane tak, że one się crashują po 4 godzinie chyba. My mamy przewagę, bo mamy pauzę, więc jesteśmy 15 minut w tył. Tutaj muszę wspomnieć, że Shao i Peziu włączyli grę turniejową, przez co mieli 20 minut pauzy, co dawało im dużą przewagę nad pozostałymi graczami. Myślisz, że do 4 godziny dobijemy? Możliwe. No zobaczymy. Dziennik pokładowy numer chyba
Dota 4. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Oglądam jebane hentajce na telefonie. Proszę państwa, kolejne utrudnienie. Jesteśmy już 3,5 godziny w meczu. Czas trochę zachęcić. Kapitanowie, proszę wskazać numer 1 czy 2. Bezu. Ale co, powiedz, co się stanie. Musisz powiedzieć. Dobra, 1, bo to wygramy. Jesteśmy jedynką. Santi. 2. Arkoan. 1. I Shao. 1. No to słuchajcie, proszę państwa. Gracze, którzy wybrali numerek 1, do odwołania będą mogli używać tylko i wyłącznie autoataków. Natomiast grupa numer 2 tylko i wyłącznie umiejętności. Easy! A przez ile? Aż nie odpadnie pierwsza jedna grupa. Dla mnie to w sumie nic nie zmieniło, bo sobie tylko zmieniłem builda i nakupiłem od sami. Czy oni mają tyle pieniędzy, że oni mogą sobie życie na nowo ułożyć? A co ty masz taki CD na tym kół? Co to jest? Co się dzieje? Ty, tak jest nawet łatwiej, tak jest łatwiej nawet. Czyli co, wszystkim jest, wszystkim easy chodzi, tak? No i na Jinx się brutalnie. Widzę, że tutaj nic nam się nie ruszyło. Także, drużyny, które wcześniej musiały używać autoataków, używają tylko i wyłącznie umiejętności i na odwrót umiejętności używają tylko i wyłącznie autoataków. O nie! A mi zmieni bardzo. Nie no, Sati, kup sobie ADM. No, ale po co mu podpowiadasz? On nie jest z tobą w drużynie. Jest SS-iarko. Widzę, że tutaj nic się nie zmienia. Nikt nie jest bliżej przegranej niż był wcześniej. Sprzedajemy wszystkie itemy. Do czasu, aż ktoś odpadnie. Okay. O, jest! Okay. To nie jest problem. Zobaczymy, czy to nam pomoże. Nie mam itemów, nie? No. Ale mnie boli ten brak itemów, o mój Boże! Co tu się dzieje? To przepraszam, to też nikomu nie przeszkadza, tak? Mi się przeszkodzi. A, faktycznie trochę jej przeszkadza, no. Liczymy na to, że mi się odpadnie. To zobacz sobie u mnie streama. 6000 ja. Jezus, nie! Ja wracam do misji. Uuu, bo tu coś się zapowiada na defeat. Ajaj, grunt się pali pod nogami. Jeszcze 15 sekund, Jinx nie ma. Ona nie ma itemów. Czemu ty padłaś? Czy to będzie koniec? Chcę tu dobra, żyje. Jeszcze są w grze nadal. Ale miliony czerwone też atakują. A Santi jest w bazie przeciwnika. Ale ja zaraz silkolny się tam. Spokojnie, ja to zrobię im Armagedon. Oj, oj, oj. Coś czujesz, ten turret może upaść. Ciężarówki. Jezus Maria, miniony go zatrzymały! Czy on zdąży? A, dobra, super miniony się pojawiły, udało się. Jezus, jakie emocje. No to cóż, rip. Co rip? Nie. Nie. Bezu, co się stało? Przez panią Gathering Storma, przez co nie miał apeków, nic. Mówiłem, żeby tepnął się do mnie i mnie spuszował, bo zostanie zapuszowany. Oczywiście miał wyjebany. Widziałeś tego. Pisałem ci! Czwarte miejsce. Niestety, mieliście ambicje, żeby dotrwać do końca, ale nie udało się. Brak synergii. Przespa trzeba było brać skina, mówi ci. Dolewamy oliwy do ognia. Zapraszam wszystkich do wciśnięcia klawisza B. Wracamy do bazy, nic nie robimy. Które pierwsze miniony spuszują kogoś, ten odpada. O, kurna. Zobaczymy, czyje miniony są najsilniejsze, albo raczej najsłabsze. To jest piękny przekaz widzowie, dlatego, żeby nie iść na rankedę w awka, ponieważ właśnie to się dzieje, kiedy idziecie w awka. Dokładnie. Ktoś wygrywa 500 zł. Santi, niestety i Misia. Kolejna para. Ale nie odpaliliśmy pierwsi, byliśmy niemalże najlepsi. Ostatnie dwie pary, Shao czy Arkoan, zobaczymy. Dobra, Arkoan, walniesz aż te cztery, wygra skina. Już cisnąłem, wygraliście, gratulacje. Co? Tak? Serio? Ja pierdolę. Ja mu uwierzyłem. I co, idziecie w to, że Shao kłamie i tak naprawdę gra się nie skończy po 4 godzinach. Wiesz co, ja mówię, że nawet, ale no nie chcę się tego poddawać, może komuś, nie wiem, netopie. Czy coś. Ej, dobra, 4 godziny to jest ile minut? 300... Nie, 240. 8 minut. Za 8 minut się dowiemy, czy mówił prawdę i czy zwycięży jego drużyna. Oj, chyba crashło. Oho. Jest crash, proszę państwa, Shao. Czyli jednak, proszę państwa. Tournament draft! Proszę państwa, no czyli tak, Shao mówił prawdę, jednak około 4 godziny gra się crashuje. Dłużej się nie da zagrać. Shao sprytnie wymyślił, żeby ograć to pauzą. No i cóż, no, jego drużyna zdobywa 500 zł. I dzielimy się 50-50. Nie. Ja biorę 251, on bierze 400. Bierz 400. Dobra, to gratulacje, to Shao dostaje 500 zł. Brawo. Let's go. Jeżeli wam się podoba ten film, to kliknijcie sobie tutaj, jest Igrzyska Farmy. Coś podobnego. Zobaczcie i subujcie, pa pa. Julka! Co tam? Będziesz miała cytrynówę! Wygrałeś? Cytrynówa!